Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie. Jaką pierwszą grę odpaliłeś po obejrzeniu serialu Fallouta? No, jakie miłe pytanie, że się dokładnie wstrzelił w wstępniaczego, który, który chciałem Państwu przedstawić. To jest pytanie też do państwa, bo to jakby nam tutaj określi: a sprawdzałeś na. <grych> jakie gry na... głęboko w naszym serduszku? A sprawdzałeś na Steam Database? Jak się zmieniły wykresy na tych gier? Nie wiem, czy się jeszcze mocno zmieniły od tam. Nie nie, nie, nie sprawdzałem. Widzę, że cały czas są w czołówce. Eee. Że też w sprzedaży, czołówce są. Czołówce. Co, co jest w czołówce sprzedaży? Falauty. Falauty w ogóle, aha, dobra, Ta. dobra. Ja już państwu, już państwu opowiadam, bo ja oczywiście no, nie mogłem się oprzeć chęci zagrania w jakiegoś Fallouta. Mm. Na liście sobie umieściłem Fallouta 4 jako rzecz do sprawdzenia po tym, jak wejdzie tam nowogeneracyjny update i to się wydarzy 23 kwietnia albo 25 kwietnia. To na pewno, ale tymczasem wróciłem do Fallouta 76, żeby zobaczyć z czym to się je aktualnie i jak to wygląda. I Niestety nie wygląda z, lepiej niż pierwotnie. Wygląda dalej tak na skaszanioną produkcję. Seria no. Raczej, bo... Ja wracałem jakiś czas temu, chyba Aha. rok temu i było w miarę ok, i bo, była ta, bo no wiesz, no, przypomnę ci, że ta pierwsza wersja, to tam mhm. nie było ludzi, mhm. tam tak, tak to, dużo masz, było... Masz, jakby przesadziłem, przesadziłem, wygląda lepiej niż pierwotnie, dla, tylko dlatego, że pierwotnie wyglądało koszmarnie. Tak, no, to, to prawda. Tak bym powiedział. No, natomiast... no potem to tak już wyglądało jak Fallout 4, ale to MMO, no trochę biedne, ale... To ja powiem Państwu tak. Mimo tego, że ja będę, będę narzekał tradycyjnie na Fallouta 76, no to spędziłem w nim od premiery, od, właściwie od zakończenia, dwa, bo dwa razy obejrzałem serial, od obejrzenia serialu yy, spędziłem w grze 15 godzin, więc można powiedzieć, że ten magnetyzm świata Fallouta na mnie działa i da wie, jak ten klimat przedstawić i on niestety, no jest, jest tu, moje sentymenty są wykorzystane, wy wykorzystywane. Kupiłem sobie ten abonament, na Steamie jest zniżka za 35 zł, ten abonament jest niebotycznie drogi, bo ten 70 Czy dając zł. za darmo go teraz. Kto, komu? jestem mocno przekonany, że ten teraz miesiąc jest za darmo. Tak, dzisiaj się pojawiła informacja albo wczoraj. Tak ja już mam... Wczoraj. Kupiłem wcześniej. Szukali, szukali cię. No, więc się pospieszyłem się. No, kupiłem, bo mam takie wrażenie, że bez tego się grać nie da, nie da zupełnie, ale może ktoś może mieć inną opinię w tej sprawie. Tam jest dużo takich udogodnień dla posiadaczy tego. Wiesz, bo to jest, to jest taka pierwsza działka, bo jak kupisz sobie ten abonament, to dostajesz pojemniki na, na, na cały towar, który zbierasz, i te pojemniki znacznie ułatwiają życie. I jak stracisz ten abonament darmowy, to nagle się ockniesz, wypakowany po samą szyję i bez tego abonamentu nie będziesz w stanie grać, więc to jest takie przyzwyczajenie. Ja, ja, ja muszę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy które tam się dzieją. Wskazują bardzo wyraźnie na to, że mimo tego, że Fallout sprawia mi dużo przyjemności, bo jest to Fallout, to tak naprawdę to jest supermarket, ta gra. To jest sklepik, do którego co jakiś czas dostarcza się nowy towar i tak wyglądają sezony, i za każdym razem jest coś nowego do kupienia i część można zdobyć rzeczy w grze, ale cały czas jesteśmy kuszeni, cały czas wyskakują jakieś informacje, że coś jest do sprawdzenia. Nawet jak budujecie sobie w swoje stanowisko, w którym, w którym pomieszkujecie, to za każdym razem, kiedy tryb budowy się rozpoczyna, to wzorcowo są wskazane wszystkie obiekty, nawet te, których nie posiadacie. Więc jak chcecie, to za każdym razem jest taka przypominajka, że widzicie na liście przedmiotów rzeczy, które można sobie kupić w sklepiku. Więc tam jest dużo takich mechanizmów, które przypominają nam o tym, że można wydać jakieś pieniądze. I muszę powiedzieć, że ten kontent, który się pojawił, to masz rację wspominając o tym, że ludzie wrócili do tego, do tego świata. Chociaż co, to się wydarzyło już dawno nie. temu. Po, po drodze przy, potrafi, przytrafiło się także Bractwo Stali. Ale uważam, że tych zmian, które nie są związane ze sklepikiem i z płaceniem za jest dużo, dużo mniej niż mogłoby być po tych, po tych wielu latach funkcjonowania gry. Mogliby dołożyć jakiś dodatkowy obszar. Pojawiają się jakieś takie mniejsze, jakieś tam bunkry, jakieś podziemia, tego typu rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że mogliby znacznie bardziej popracować nad tą grą i wyciągnąć, wyciągnąć ją bardziej do przodu. Na razie wyciągają kasę z, z kieszeni graczy. I ta, na pewno ta, ta gra ma grupę swoich zagorzałych fanów. Wśród moich widzów są ludzie, którzy grają w to od, od bardzo, bardzo długiego czasu i czują się dobrze, wiedzą, że to jest świat Fallouta. Ale wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś jest tak zajawiony na ten świat jak ja, to ma takie poczucie, że, że tu się odbywa coś, co nie powinno mieć miejsca i w zasadzie ten świat powinien zaoferować znacznie, znacznie więcej. On powinien być znacznie bardziej przyjazny dla graczy, a nie tylko takie, jak przełykamy gorzką pigułę, przeżuwając tę grę za, za każdym no razem. Ale co zrobisz? No nie ma takiej opcji, że nie będziesz grał, nie? No, nie jest, przez, przez długi czas nie grałem. Nie, no oczywiście, że jest taka opcja, ale no jak chcesz wrócić do tego świata Fallouta, to możesz tam do pewnego stopnia wrócić do trójki, do czwórki, do Niwego spograć. Ale jednak no, ten, ten, ten Fallout 76, jakkolwiek by nie wyglądał, jest najlepszy graficznie z tych, z tych, z tych wszystkich gier i ma do zaoferowania jednak kawał świata do, do eksploracji. No ale przecież jest... grafika Remigiosu. No w... Gra RPG, no, proszę, nie jest no może, to tak istotne. Pewnie nie jest istotne. Pewnie nie jest istotne, ale, ale mogłoby być. Może, może ten silnik dałoby się usprawnić chociażby do tego poziomu, na którym jest Starfield aktualnie. Ja mam wrażenie, że wszelkie prace nad tą produkcją, i Starfield nie jest jakimś znacznikiem <grym jakości. <grym nie? Ale masz dzisiaj w ogóle hot take'i tutaj. Nie, no wiesz, rzecz w tym, że jeżeli masz do czynienia z, z, z dżumą i z grypą, no to ostatecznie wybierzesz grypę, nie? więc Starfield jest taki bardziej to jest choroba lżejszego kalibru, powiedziałbym. Więc mam, mam, takie, mam taki, takie poczucie niesmaku odrobinę, mimo że siedzę tam w to i tam zabijam jakieś komary od trzech lat te same. Nie I wiem no. po co, to tam jest, no bo jest, oczywiście jest, jest obecność w tym świecie i on nie czy tak no, słowo najlepiej wygląda, no to dlatego, bo reszta tych gier nie wygląda najlepiej. Ja sobie odpaliłem New Vegas, mhm. I, aha, I wciągnąłem się trochę, parę godzin sobie pograłem. No, to fajnie. Muszę przyznać, że ta gra to jest bardzo y, gra. Znaczy, to jest tak czy że grasz w grę, że tam nie chyba mm. Udajemy, że to jest prawdziwy świat. Nie. To jest tak, to jest, ale to jest urocze. Mm -hmm. I to, że masz tam. Nie, nie ma, Nie ukrywają tam żadnych takich. Nie, tych wyborów twoich, które są wiesz, takie bardzo mm, no nie, nie są przykryte tą warstwą mm, taką, tak, wiesz, bardzo taką oczywiste łagodzącą. Są. Tylko mm. może nawet nieoczywiste one są, ale są tak konkretne, nie? Że to są wybory gracza. I, okay. i, i super się gra w tą grę, muszę przyznać. 2 no, jest no, zawsze był chwalony spośród mm, tych, tych, tych produkcji followtowych. Gram sobie na handheldzie, więc yy, super to jeszcze śmiga i no, wyobrażam sobie. No dobrze, no, no okej, okay. w porządku. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy, czy ta moja postawa i moje podejście do Fallouta 76 zasługuje na krytykę, czy na pochwałę. No ja tam dużo sobie wyobraźnią wiesz, nadbudowuję ten, ten świat. Ale i... to jest ciekawe, że ty wybrałeś Fallouta 76, bo ma y, najlepszą grafikę, tak? To, nie, to no, jest skąd ci to, to przyszło do głowy? Nie, bo nie, nie tak powiedziałeś, tej... bo najlepiej wygląda. To dlaczego nie, nie, znaczy, nie, nie wybrałeś? Bo to mnie zastanawia. Mhm. Jest ileś tych gier, możesz nawet jedynkę, Widzie, widzę, że dużo osób wraca teraz do jedynki i do dwójki. Tam ludzie oczywiście kłócili się z nami w komentarzach, że to, to są zaniżone, to na pewno tam z 8 tysięcy ludzi gra, na pewno. Ja myślę, że z 80, tak trzeba powiedzieć. Nie no tego nie sprawdzimy, tego nie sprawdzimy nie na mogę. pewno. I no, można wrócić, można do mhm. trójki, która jest taka moim zdaniem trochę niedoceniona. Chociaż okay. teraz po latach się tak do niej, że, że takie jak widzę na przykład na YouTubie materiały, że ludzie wracają po latach, to z większą miłością. No bo pamiętasz, pamię, jakie były okoliczności wyjści, wyjścia trójki. No to to był zamach na świętość, trochę. A, tak, tak, tak. Z racji Więc, tego, że w ogóle tak. była zmieniona perspektywa, tak, tak. Mhm. Wie, wie. No i zobaczymy, jak będzie wyglądać ta czwórka po tym patchu. Czy to w ogóle będzie coś sensownego, czy czy raczej nie, no ale nie, nie kusiło Cię, żeby y, jakąś inną wersję niż tą ogólnie uznawaną za najgorszą odpalić? No, kusiła mnie czwórka, jak powiedziałem wcześniej, ale chcę poczekać na ten z mhm. genowy. Natomiast wiesz, ja, ja niekoniecznie potrzebuję grać w grę, ja potrzebuję poprzebywać trochę w tym świecie, bo ten, bo mhm. ten serial mnie tak bardzo e, tym światem nasycił, właściwie nie nasycił mnie, taki pozostawił mnie w takim... E, Odwrotnie wręcz. No, no, że, że, że zachęcił mnie. I, no I Fallout 76 daje to poczucie takiej, takiej swobody w tym świecie, sobie idę tam, gdzie chcę i robię to, co chcę i ta powtarzalność jest tam niestety do Skwiera trochę, ale przypuszczam, że starczy mi tam na kilkadziesiąt godzin, żeby trochę połazić i porobić rzeczy, porobić te nieszczęśliwe przepustki sezonowe i z nadzieją, że tam nie będę dopłacał do tego, bo na razie mi się udało nie dopłacić. Więc ja tak, tak czuję się z znaczy jednej strony. Już do tego, co zapłaciłeś, tak? Ja wiesz, ja po... nie nie regularnie, płaciłem regularnie ten Fallout First, czyli ten abonament wraz z abonamentem, dostajesz tam jakąś tą walutę, która jest w grze, mhm. więc trochę mam nagromadzonych tych zasobów tam, powiedzmy, przez te długie miesiące, które grałem gdzieś tam w przeszłości. Więc, więc, no, no mam, mam takie poczucie, że, że można się w tym świecie zapomnieć, o tak, ale to jest kwestia bardziej mojej wyobraźni niż jakości tego świata hmm. I ja też, wiesz, chodzę sobie po tym świecie, słucham sobie jakichś podcastów, słucham sobie recenzji, na przykład Fallouta, przesłuchałem sobie trochę zaległych i ciekawa rzecz przyszła mi do głowy przy okazji, bo, bo słuchałem sobie recenzji Angry Joe. Na temat tego serialu. To jest taki dosyć długi materiał, on chyba półtorej godziny trwa. I potem, potem było takie podsumowanie tego materiału, odniesienie w, w, takich, w takich newsach, bo ten Angry Joe też tam ze swoimi znajomkami newsy robi. Tak trochę ślamazarnie te newsy robią, ale przynajmniej ziomkowie gadają o grach, a ja to lubię posłuchać. I, I ciekawa sytuacja miała miejsce, bo on ocenił ten serial pierwotnie chyba 8 na 10, pierwszą część, pierwsze 4 odcinki, 7 na 10, kolejne 4 odcinki, co uważam, że jest całkiem zacną notą. Nie? Jakby coś mu tam nie pasowało. Ja mhm. słyszałem jego, słuchałem jego opinii i tam nie ze wszystkimi zarzutami się zgadzam, ale no bardzo, bardzo pozytywna rzecz, nie? bardzo pozytywny no tak, komunikat tak. z jego strony. A tymczasem się okazało, że część jego widzów tak z pazurami na niego naskoczyło, że za nisko ocenił ten serial i że jego opinia jest zbyt krytyczna. Czyli wiesz, dał, dał 8 na 10, potem tą drugą część tam też podniósł 8 na 10, no, czyli, bo uznał, że, że... a Czyli ostatecznie dał 8 na 10? Tak, 8 na 10. I to jest i... za mało. I, I ziomek, który napisał, że jakby bardzo, bardzo oprotestował go ziomek, który sam ocenił serial 9 na 10. Więc, więc doszliśmy do takiego miejsca, że nie tylko musimy mieć te same opinie, właściwie nie tylko musimy nam się podobać to samo, ale wręcz jak już nam się podoba, to musi się podobać w identycznym stopniu. Bo jeżeli ktoś ciutkę mniej lubi od ciebie ten serial, to już jest powód, żeby się rzucić na niego z pazurami w komentarzach. Ale czekaj, jak ciutkę hmm. lepiej to się sprzedał, tak, czy co? To, to... No, no, ta zasad... że, że, ja już nie, nie, pamiętam, nie pamiętam tych zarzutów dokładnie, bo, bo to było coś, co on czytał w komentarzach, więc to akurat mi, mi umknęło, ale były tam takie zarzuty, że jest zbyt surowy, że, 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 że czepia się wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, Tymczasem 8 na 10, no hello, to to, to, to to jest, no. chociaż może też jest takie przekonanie wśród widowni, że obecna skala ocen to jest między 7 a 10, więc wtedy różnica między 8 ma dziewięć może być znacząca dla takiej osoby. No to już hmm. jest... No to jest problem gier w ogóle, że się tak ocenia, no ale mam wrażenie, że jednak przy filmach i serialach ta skala jeszcze funkcjonuje w miarę sensownie. No, ja, ja chyba nie jestem w ogóle fanem skalowania. Ja bardzo lubię posłuchać historii. Jeżeli ktoś ma ochotę na skalowanie roz... czy oceniania? E, 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 oceniania poprzez taką skalę. Ja lubię sobie to tak, jak jestem, jestem fanem Kłaza, nie, nieustająco. On po prostu opowiada o grze, opowiada o jej zaletach i opowiada mhm. o jej wadach. Nie wydaje oceny, nie stawia notki. I jeżeli chcesz posłuchać tej opinii, jesteś ciekaw, naprawdę, to musisz jej wysłuchać, a nie sprowadzać wszystkiego do, 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 do cyferki. Takie mam czasami wrażenie, że jak ludzie widzą cyferkę, to poza tą cyferką w ogóle. Już ich nic więcej nie interesuje no, w materiale. Okej, okay, ale mamy grono ludzi, którzy ocenia dla siebie tylko, I żeby czy? łatwiej sobie przypomnieć, albo hmm? no, ja oceniam od lat. Nie, nie robię tego pod podcast, tylko zawsze okay. oceniałem, czy filmy. No, gry to nie, no, bo gry to nie oceniam, filmy czy seriale. No i taką skalą się posługuje i raczej sprawnie się posługuje. No, nie, nie jest to zawsze jednoznaczne, z tym, że to ta ocena jest. Taka sama i to samo oznacza dla wszystkiego. Nie? Czujesz, czu, poczułeś, że podważam Twoją opinię w tej, w tej kwestii? Nie, nie. Powiedziałeś, że to nie jest potrzebne, że to. Ta, nie ta jest tak mi potrzebne. Ja tak musiałbym, musiałbym, jak, jak ja szukam jakiejś publicystyki i nawet takiej mhm. zahaczającej recenzji, to zdecydowanie bardziej interesuje mnie historia niż ostateczna nota. Mhm. I mam takie poczucie, chociaż ona pewnie nie zawsze jest zgodne z prawdą, że ta nota. Odwraca uwagę od, od treści, treści recenzji. Yy, ale to wiesz, no to są pewnie indywidualne przypadki. Ja nie podważam, zwłaszcza jeżeli ktoś to robi dla swojej własnej potrzeby, tak jak Ty to mówisz, bo ja też oceniam na własną potrzebę seriale i filmy wedle tej skali, która przez dany serwis jest wskazana, po to, żebym wiedział sam. Czy mi się coś podobało i jak mi się podobało, jak moje opinie zmieniają się w czasie. Zresztą, ty też mówiłeś ostatnio o tym serwisie, z którego korzystasz, który pozwala zmieniać w czasie opinie mhm. i wtedy możesz sobie zobaczyć, jak się to, jak, jaka była twoja perspektywa. Więc jestem jak, najbardziej, jestem jak najbardziej za tym. To jest narzędzie, z którego warto korzystać. Natomiast, kiedy chodzi o mój, mo, moją, moje poszukiwanie opinii na temat gier, to zdecydowanie bardziej wolę po prostu posłuchać czyjejś historii. To, to, to jest dla mnie dużo bardziej wiążące. To no jest, więc, więc tam zasada... są zawsze jakieś dyskusje. Zasada imienia Dragon Dogmy 2? Wiesz co, Czisu, następny, kurde, będzie mi przypominał teraz. Przepraszam, przepraszam. Nie, 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 w porządku. No wiesz, no to jest Boże, drogi. No teraz muszę ja wiem, się. Nie, to żarcik, nie muszę Po raz kolejny żart, żarcikiem, ale tak, no to jest. To jest jakby opowiadanie o grze nie było błędem z mojej strony, natomiast nazywanie tego recenzją było dużym błędem i to mnie długo będzie mnie kosztowało. Te twoje śmieszki to jeszcze zniosę, nie? Ale to muszę w komentarzach, no stop, widzę, nie? 10 na 10, no ta. Ta gra zmieniła twoje życie. Już teraz wiesz, cokolwiek powiem dobrego. To, to mnie tak, ludzie pytają, czy to zmieniło moje życie także, nie? Więc, więc no będę. No ale to jak się popełnia błędy tego typu, to trzeba się z konsekwencjami zmierzyć potem, więc tak, nie boli bo mnie to najgo, strasznie. Najgorzej, jak błąd staje się memem, to on długo żyje. Długo, no. No. To, to niestety Ale wiesz, ja, ja jakby byłem... Y, propagowałem tego typu opinie od długiego czasu. Zawsze lubiłem posłuchać, jak ktoś opowiada o grach i hmm. zawsze sam lubiłem opowiadać o grach. I nigdy się nie śliłem na dawanie noty. Nawet jak żeśmy coś wspólnie recenzowali, to chyba żeśmy się nie, 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 nie próbowali podawać. Nie, się si No, Tak, robiliśmy. Tak. No to jak jestem z tobą, to się czuję bezpieczniej, bo mam takie poczucie, że trochę kontrujesz moje zachwyty, czasami yy, przesadzone, bo wiem, że mam do tego skłonność, więc może, może dlatego. No ale tak, tak, nigdy nie byłem fanem oceniania i sam sobie gola strzeliłem. Ale to jest nazwijmy, powiedzmy, że to już jest historia. Ale jest z przeszłość. perspektywy czasu jest to gol, który dał ci zwycięstwo. No, nie, każdy. <laughs> to jest samobój, który wiele mnie nauczył. <laughs> Tak, to jest to jest, to jest, to jest, tak, to prawda. Że z każdej dramy, jeżeli tylko nie, nie odejdziesz z internetu, mm -hmm. to wszystkie strony zyskują, tak naprawdę. No, tak, tak, to prawda. To, to się zgadza. Być może. No, no. Więc, o, panie Remigiuszu, z panie moimi kolegami ostatnio grywam w Helldivers 2. O, bardzo się cieszę, że masz kolegów, to po pierwsze. Tak, to prawda. Tych samych, to... co od PUBG. Tak, tak, tak myślałem, tak myślałem. Dobrze się bawicie? E, tak, wyśmienicie. Muszę ale przyznać, że. E, no jest to gra, która. E, ja pograłem trochę z, z obcymi ludźmi po prostu, sobie, mm. i była świetna, ale to, co się dzieje, jak, jest, jak grasz ze znajomymi, to już jest. Remigiusz, no powiem 10 na 10 życie ewidentnie zmieniło. zmieniło to moje. Ja życie. Muszę, muszę, muszę poprosić chłopaków z Jaroka, żeby, żeby zorganizowali jakieś, jakieś wspólne granie tam ekipowe, bo to może być faktycznie, faktycznie fajna mm -hmm. rzecz. Świetna to jest. To, ewidentnie ta gra też się rozwija. No i tak to widać te to wszystkie. To jest, to jest bardzo ważne, że te wszystkie podstawowe rzeczy, które są ważne w tej grze, czyli to jak strzelasz, chodzisz ekonomia cała, gdzie no, cały czas ci czegoś brakuje, no, albo często mm -hmm. ci czegoś brakuje, w szczególności amunicji, no to to jest zrobione bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. No i to też jest jedna z takich nielicznych gier, gdzie jak gram na padzie na playaku, a koledzy na PC, na klawiaturze i myszce nie czuć w ogóle tej e, różnicy. Znaczy ja po Pysy. prostu gram gorzej, bo gram gorzej, a nie, że na padzie. Okej, okay, okej. Okay. Ja powiem Ci, że to jest ciekawy, ciekawa gra, nie tylko w kontekście tego, co ona ma do zaoferowania graczom. Ale też w kontekście tego, co się dzieje na, na X, na Twitterze byłem o w odniesieniu do tego, do tego produktu, bo tam z, powiedziałbym, że chyba w studia, studia bardzo aktywnie uczestniczy w dyskusjach i jeżeli gracze napiszą mu coś, co, co mu się nie spodoba i co z oczywistego punktu widzenia, znaczy z jego punktu widzenia jest oczywiście e, oczywiście błędne, to potrafi wskazać ten błąd i, i powiedziałbym, że jest na tyle się cieszy sympatią, w związku z tym, że zrobił dobrą grę, że ludzie biorą, biorą tutaj te, te jego opinie, jako, biorą, biorą te opinie na serio i nie, nie, wyżyw, nie próbują się wyżywać nagle. Były takie, były takie naj, najwięcej było dyskusji na początku dotyczących jakości serwerów i sprawności działania serwerów. Mhm. I ludzie się domagali bardzo mocno i on w końcu się postawił i powiedział, że no co ma siedzieć teraz nad tymi programistami im truć nieustannie, bo go ludzie popędzają na ich się. Niech, trzeba się uzbroić w cierpliwość i tak jak on czeka, tak inni gracze też muszą poczekać. Niech, niech, niech programiści pracują w swoim tempie i nie ma co ich zamęczać. I Prędzej później rozwiążą te problemy, no i rozwiązali. Nie? I tam było parę takich, parę, takich, parę takich kwestii, też światopoglądowych, które się przytrafiły, do których już nie będę teraz sięgał, ale widać, że to jest taki facet, który, o, właściwie powiedziałbym, że to może nie, nie jest kwestia faceta, ale jak zrobisz dobry produkt, który jest powszechnie przyjęty jako coś korzystnego, to ludzie poważniej traktują Twoje zdanie i no. jak się nawet postawisz community, to też nie od razu na Ciebie naskakują, tylko próbują wysłuchać. Więc to jest, to jest podstawowa rzecz. Trzeba zrobić dobrą grę, a potem się kłócić z ludźmi, bo w drugą stronę to, to się nie, nie udaje za bardzo. To Więc prawda. Tak. No to jest y, pik z 24 godzin Helldivers na Steamie te 182 tysiące w lutym miała na początku lutego ta gra miała premierę. No to się świetnie trzyma. Do tego jest y, cały czas bestsellerem Steama. No bardzo, bardzo dobrze. Ja jestem jedną z rzeczy, ludzie, które na, ludzie narzekali na te gry usługi od Sony, a tu proszę no, no nie wiem, kto on taki, tak ktoś miał w ogóle na Sony narzekać, fuj, fuj. Chciałem <laughs> powiedzieć, że, że no, żeśmy ostatnio przedstawiali to badanie gier, które zresztą jest takim źródłem całej masy publicystyki za granicą. Ludzie analizują te materiały pod różnym kątem. Dużo się mówi o tym, że jakby bardzo taką zaskakującą wartością, która właściwie ona była teoretycznie spodziewana, ale ludzie mieli to okazję zobaczyć na własne oczy, jest, jest długość albo w zasadzie wiek gier w jaki się gramy, żeśmy też mhm. o tym mówili, że średnia, długość, średnia wieku gier, które są najpopularniejsze na PC, to jest 9,6 lat, tak chyba, czy 7? 6, tak, 6? Albo 7 9, bardzo, 9, bardzo, 7. bardzo było wysoko, więc wniosek jest taki, albo że 6. jednak te, te, te stare gry się trzymają bardzo dobrze i powiedziałbym, że to też jest taki trochę nie, nie do końca dobry wniosek, jeżeli chodzi o nowe gry, w sensie takim, że w związku z tym, że ludzie odnajdują się bardzo dobrze w starszych produkcjach, no to te nowe, ich szansa na sprzedaż jest maleje, maleje dzięki Temu. I ja powiedziałbym, że to też świadczy trochę dosyć dobrze o naszych graczach, że z jednej strony można mówić, że gracze kupują byle co i wiele jest, jakby działalność korporacji wskazuje na to, że można wcisnąć wszystko, a najwyraźniej można spróbować wcisnąć wszystko, ale jednak jest takie taka... toparcie na starsze i sprawdzone gry, że ludzie mają do czego wracać i być może coraz trudniej będzie sprzedawać takie bublowe produkty. No, trochę. wiesz co? No, nie, nie, nie. Te, te gry, które są. Hmm. W tej topce, w tych mm -hmm. 10 najpopularniejszych gry, gier, one za bardzo nie mają konkurencji. Znaczy, jak jest, no nie wiem, no jak PUBG i Apex, no to to jest, czy to jest konkurencja do siebie? Trochę jest, bo to jest Battle Royale, czy mm -hmm. Fortnite też, to też troszeczkę, ale tam już rzeczywiście nie ma za bardzo miejsca. Znaczy, musisz być lepszy od tych gier i, i zrobić tą grę w taki sposób, żeby no w jakiś po, poruszyć tą powszechną, nie wiem, powszechna to jest złe słowo y, tą masę graczy w jakiś mm. sposób, za, za, zainteresować ich czymś. I mm. to jest bardzo trudne, no bo po pierwsze, musisz z, z, zrobić lepszy produkt niż twórcy, którzy od lat robią ten produkt i go doskonalą, mimo mm. że mają swoje problemy. No i jeszcze coś więcej, nie? No po ale to, to jest też... super trudne. To, to... Tak, tak, zgadza się. Zgadza się. Ale to, to jest też interesujące wskazanie na to, że jednak warto wspierać gry. Nawet ten Ubisoft, który jest, no powiedziałbym, że tam często sobie strzela w kolano, zwłaszcza ostatnio, no to mają te walhalę, nad którą pracują od wielu lat, i, i ta Walhala jest ich największym sukcesem chyba ostatnich lat w ogóle. Mhm. Ja już teraz nie pamiętam statystyk, ale niewątpliwie jest to gra, która zarobiła duże pieniądze i nadal mhm. dużo osób w nią gra. Więc, więc jest takie potwierdzenie tego, że, że dobrze mieć dobry produkt, który się usprawnia, i że to czasami jest. Dużo lepszy pomysł niż wy, wypuszczanie nowych rzeczy, które się nie będą cieszyły takim powodzeniem jak te, jak te, jak te poprzednie gry. Tak, proszę Państwa, właśnie, właśnie wykrystalizowaliśmy ten. E, z, Tą metodę na sukces w game GameDevie. Zrób dobrą grę. No, tak. no, to no, no, to trochę się tak na wyszło z, z tej dyskusji. Nie, ale po prostu my gramy w te gry, bo po pierwsze, one cały czas się rozwijają i wcale to nie jest tak, że ty grasz w tą samą grę co 9 lat temu. Po mhm. drugie, wbicie się na ten rynek jest bardzo trudne. Te gry się Fortnite na początku, Fortnite teraz. PUBG. można granatem dziurę w drodze zrobić teraz. No oni chyba na rynek się, się przerzucają w ogóle. To, to... Nie grałem jeszcze, muszę. muszę, muszę ale wrócić. to już się przerzucili na piątkę, czy to jest dopiero. Już, już, już? już jest, tak. O już. kurde, to, to faktycznie. No to, to, to właściwie czeka, jest, bo Ty najwięcej grałeś. Jestem ciekaw Twojej opinii, jak przetestujesz w końcu. To namów w tych zimeczków tylko że teraz w Helldivers gracie. No właśnie, gram w Helldivers, ale tak nawet o tym rozmawialiśmy, że dobrze jest, jak mamy dwie gry. Że tutaj się zmęczymy, powkurzamy, to sobie tam odpalimy PUBG albo coś. No, no, ale wiesz co, bo, bo jakby można sobie żartować z tego, że, że trzeba zrobić dobrą grę, ale mam takie poczucie, że jest dużo takich firm jak chociażby ten Ubisoft, że, że jakby oni, z, z, gdyby chcieli, to mogliby zrobić dobrą grę, tylko musieliby zrezygnować z wymyślania takiego modelu, który by wspierał mikrotransakcje. Jakby musieliby na chwilę porzucić te, te no. pomysły, co tu sprzedać najlepiej i za ile pieniędzy, po prostu zróbmy dobrą grę od początku do końca. I tam chyba tej myśli nie ma. Tak, Ale tak mi się jest, wydaje. Masz dziesięciu typów, i każd dla każdego zrobienie dobrej gry to jest coś innego. No. Mm. To nie ma. Ja myślę, że mam dziesięciu typów, dla których najważniejsze jest zaspokojenie potrzeb akcjonariuszy. Że to no, jest główna to potrzeba, też, i, i też. oni no, są ścigani za wiesz, to. No, tak bo, zresztą też. Tak. Nikt ci nie da 300 milionów dolarów, jeżeli nie przedstawisz planu, że to się zwróci. No, tak jest, 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 jest to prawda. Nagle się szefowie dużych firm, które się zajmują produkcją gier, mają kompletnie inne potrzeby. Albo zaspokajają kompletnie inne potrzeby niż, gra, niż, niż, niż potrzeby graczy. Że gracze są jakby tutaj towarem bardziej niż, niż odbiorcą. A właściwie dużo wygady są To jest normalna rzecz, nie. Ja wiem. Zaspokojenie potrzeb graczy. No? To, no, tak, 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 to też nie jest żadne odkrycie, nie? ale dobrze byłoby pomyśleć, że zaspokojenie potrzeb graczy jest, jest rzeczą nadrzędną i to prowadzi do sukcesu i do zarabiania pieniędzy, a nie zaspokojenie potrzeby akcjonariuszy jest najważniejszą rzeczą i być może po drodze uda się graczy zaspokoić. Jak się ich nie uda zaspokoić, no to trudno, spróbujemy następnym razem. Że najważniejszą rzeczą jest zarabianie pieniędzy. Tak, tak. Okej, okay. to no, wielkie korporacje. To nie no jest i niespodzianka. Tyle. To jest, to no. jest cel. Mhm. No to, to firm, żeby to, zarabiać coraz więcej pieniędzy. Ja się zgadzam z tobą, to nie jest tak, że to nagle odkryłem dzisiaj, nie? I to obejrzyliśmy doskonale, doskonale o tym wiedzieli. Czasami warto sobie pomyśleć, że o. droga do zarabiania dobrych pieniędzy nie zawsze prowadzi przez, przez portfele, czasami przez dobrą jakość. Remigiuszu, jak już jesteśmy przy... to przejdziemy do może naszego pierwszego tematu, gdzie jesteśmy przy pieniądzach i... A jeszcze chciałbym o jednej rzeczy opowiedzieć, bo, bo owszem, owszem, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na, na BT Frostpanka. Jeżeli Państwo mieliby ochotę pogadać Grać sobie to akurat jest teraz. Trzeba kupić sobie grę, prawda? Aby w tą betę Czyli pograć. mówisz, że to jest wczesny dostęp płatny hmm, ty w tej wyższej wersji? No to wygląda. To być może jest problem. Produkt... Ja, jak Państwo muszą mi odpowiedzieć, ja przepraszam Ci, Remigiuszu, czy, czy taka praktyka, takie beta testy tylko dla tych, Płatne. co kupili droższą wersję, to jest ok, czy nie jest ok? Jest... Przy polskiej firmie, no bo przy zagranicznej, no to wiemy, że nie jest ok. Nie? Chciałem, proszę Państwa, powiedzieć o czymś zupełnie innym niż, niż Borys. Oczywiście to jest temat, na który warto zwrócić uwagę. Przypominam o tym, jeżeli ktoś sobie kupił Frostpanka 2, bo ma zaufanie do, do 11 bitów, to, to żeby nie, nie, nie pominął tego tygodnia, bo może sobie zagrać tego frostpunka, żeby go sprawdzić wcześniej. On jeżeli to chcię, kupił tą wyższą wersję. Jeżeli kupił tą wyższą wersję, to, to no no dobrze, A ty grałeś? No to jeszcze nie, ale będę, będę grał weekend. No teraz, teraz mnie follow zmagnetyzował, więc ale, ale, ale sprawdzę sobie na pewno, bo też obiecałem Państwu, że przetestuję chociaż trochę. Więc może, może opowiem w poniedziałek o tym. Yy, no więc tak, chciałem zwrócić na coś przyjemnego Państwa uwagę, a tymczasem się okazało, że to może po wnikliwszej obserwacji nie jest tak do końca przyjemne. Dziękuję Ci bardzo, Borys. No przynajmniej ktoś nas tutaj ratuje, bo ja bym tak rzucił tą informację, potem ludzie by mnie zaskoczyli. No, ja, Wspierasz tak... naciąganie graczy? Maciaszek znowu? <laughs> Powiem ci remigiuszu, tak, raczej nie, nie, nie czuję, żeby to było coś, coś nie okej, okay. to jest przede wszystkim dość tania gra, chociaż nie, ten Deluxe teraz 233, no ale podstawka 159, no czy znaczy ja wiem, no to jest to hmm. jest beta, a nie wczesny dostęp, więc takie, hmm. okay, okay, nie, okay. Nie, nie wiem, nie mam w stosunku do tego zdania, bardzo kibicuję. Ja też zdecydowanie Beacon kibicuję grze. Kibic, I jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Być mm -hmm. może tu w kontekście okaże się pozytywnym, ale to zaraz się przekonamy. Wychodzi nowa, no, nowa wersja Wowa, albo w zasadzie razem z patchem, który trafi do, do pełnej wersji gry, do tej takiej aktualnej, powiedziałbym. To się nazywa retail chyba. Wychodzi, wychodzi patch, który się będzie nazywał WoW Remix miejscow of Pandaria, gdzie będzie można zacząć sobie od początku grę nową postacią, tylko i wyłącznie w dodatku miejscow of Pandaria i poznać sobie ten świat dokładnie. I to jest jedna z takich nielicznych rzeczy, które mnie mocno podekscytowały w WoWie ostatnio. Z jednej strony trochę czekałem na Season of Discovery, ale okazało się, że troszkę dla, dla mnie to jest za bardzo archaiczne. Zbyt wiele lat spędziłem w tej grze na takim, na takim poziomie, że, że, że mnie to już tak nie zakręciło bardzo mocno, mimo tego, że Season of Discovery ma wiele, wiele atrakcji. To się wydaje taka współcześniona wersja tego, tego pomysłu, czyli dokładnie Season of Discovery, ale w wersji retail, czyli będzie można pograć w Mist Pandaria na trochę innych zasadach i takich powiedziałbym, które bardzo premiują dobrą zabawę, niż balans i jakąś tam zachowanie równowagi i, i, i powolne lewelowanie. Tam będzie można się pobawić. I ja mnie to cieszy, bo akurat w Mists Pandaria odpadłem trochę i nie miałem okazji przejść tego dodatku od początku do końca. Nie, nie kojarzę tej historii za bardzo, więc, więc yy, dobra rzecz. Bardzo się cieszę, że to zostało wprowadzone, że takie eksperymenty robi się też na tej pełnej wersji gry. Bo tam mechanicznie ona mi bardziej odpowiada niż te stare rozwiązania. Więc więc na pewno sobie w to pogram. Nie jestem tylko pewny kiedy ta wersja się przytrafi, to będzie następny duży patch do, 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 do tej wersji głównej WoWa. Więc fajny pomysł. Bardzo się cieszę, że, 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 że Blizzard na takie pomysły wpada akurat w przypadku WoWa. Więc, więc tak, to się, to się chwali. Na pewno będę sprawdzał. I to by, by zakończyło moje wstępniaczkowe opowieści. moje powiecie. chyba też, moje też. Nic się nie działo, więc pół godziny tylko dzisiaj wstępniaczek, proszę Państwa. Hmm. Były prezes Blizzarda, Mikey Bara. No to, to ja się proszę państwa. Dobrze, to dobrze, że słyszę <laughs> ja o tym bowiem. Tak, napisał taką ciekawą rzecz. Ja tutaj tłumaczenie za gry online sobie pozwolę, skorzystać z ich tłumaczenia. Myślałem o tym, pomyśle przez jakiś czas. To, co on napisał, to ja czytam. Jako gracz, ponieważ ostatnio zagłębi zagłębiam się w gry single player, po ukończeniu niektóre z nich pozostawiają mnie w zachwycie nad tym, jak niesamowite było to doświadczenie. Pod koniec zabawy często myślałem: chciałbym móc dać tym ludziom kolejne 10 lub 20 dolarów, ponieważ było to warte więcej niż Początkowe 70, i nie próbowali mnie oszukać na każdym kroku. Czy tak myślę, jak że ja próbowałem was to oszukać by... przez ostatnie 10 lat. To jest... okay. to jest... Gry takie jak Horizon Zero Dawn, God of War, Red Redemption 2, Baldur's Gate, Sheldon Ring i tak dalej. Wiem, że 70 dolarów to jest dużo, tak, to prawda, mm -hmm. ale jest to opcja na koniec gry, którą czasami chciałbym mieć. Niektóre gry są wyjątkowe jest piękne, piękne zdanie. Tutaj można się na wiele sposobów do tego odnosić. To jest, ale to jest taki mem, że były no. szef Blizzard'a. No to nie, nie, jest do końca pisze. właściwa osoba, żeby ten pomysł podrzucać. <laughs> powiedziałbym, że to jest najgorsza, najgorsza, możliwa osoba. Ale powiedziałbym, że jeszcze jedna rzecz tutaj wzbudza moje refleksje, że facet teraz po odejściu z Blizzard'a wreszcie czuje się na tyle uwolniony, żeby móc zacząć grać w gry. Wiesz, jakby szef I studia tam produkującego player, gry, nie? Jak... No, że, no wiesz, jakby. Ja, ja rozumiem, że zarządzanie studiem to jest, to jest złożony problem i tam trzeba ogarniać inne rzeczy niż, niż samo granie w gry, ale nie zaszkodzi mieć trochę doświadczeń. To znaczy nie zaszkodzi pograć w inne gry, a najlepiej w swoje też trochę pograć, żeby, żeby rozumieć punkt widzenia gracza. No więc no teraz, teraz z zachwytem sprawdza te stare gry i one są tak zachwycające, że on jest gotów dopłacać. No i dopłaca. Ja mam, na przykład bardzo lubiłem Cyberpunka od samego początku bez względu na wszystko i mam chyba z 10 koszulek Cyberpunka i mam kubek Cyberpunka i sobie kupiłem sam. To nie jest tak, że będzie licencja przesłała, co nie słabe, co, ale... Słabe to jest wsparcie, bo koszulka to, to kosztuje jednak. to tylko część idzie do twórców, reszta na produkcję. Ja A ty no, myślisz, że jak na piwę wspirałem... dawał, to do góry? Nie, by ja poszło? robię tak, że jak najwięcej trzeba CD-powi, to na przykład kupiłem sobie na PlayStation i na Steam a. ekstra dwie kopie. A, no to, to też sprytne, ale to też jest. To, 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 Ja powiedziałbym, że w związku z tym, że CD Projekt jest i wydawcą, i producentem tych gier, no to koszulki kupione u nich w sklepie zakładam, że też są jakimś sposobem wsparcia. Także ludzie. Nie, no którzy wiadomo, że tak, gry. oczywiście. To jest, to jest chyba no. raczej lepszy model wsparcia. Oczywiście nie dla każdego dewa e, opłacalny, bo e, wróćmy do, do tematu. napiwki tak, tak. dla twórców gier. Wydaje mi się, że to jest mega nietrafiony pomysł z tymi tytułami, które on tutaj e, pokazał. To są bardzo drogie gry. Mhm, być może. Gry, które też się bardzo dobrze sprzedały, więc nie wiem, czy jest taka potrzeba, żeby jeszcze gracze się zrzucali dla twórców, ale jak o tym pomyślałem, to pomyślałem sobie, że kurczę, no jakby była taka opcja przy mniejszych grach, przy mhm. jakichś indyczkach, to nie uważam tego za jakieś y, jakoś strasznie jakaś strasz... Jak, 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 coś strasznego, nie? No wiadomo, mm -hmm. że wolałbym, żeby to była opcja mm, na przykład w, sa, w Steamie, a nie w grze, że na przykład wystawiam ocenę pozytywną, jak ci się podobało, możesz dać na piwek twórcy, nie? Mm -hmm, Steam mm -hmm. weźmie z tego tylko 30% i, <grym> <grym> i... no bo w samej grze na końcu... Ja nie mogę sobie przypomnieć, ale kojarzę jakąś taką grę, gdzie na końcu było, że jeżeli Ci się podobało, to możesz wspomóc twórców, i tam był patron, chyba czy coś takiego. Więc takie rzeczy się działy, ale w dużych, single-playerowych grach za 70 dolarów, taka funkcja nie powiem, że to jest szkodliwe, ale to jest. Tak bym czuł zbyteczne nie, nie na miejscu. To jest takie. Hmm. Być, być może. Tam oczywiście Ale nie pasuje było... mi to do tego zupełnie. No. Dużo było komentarzy na ten temat z reguły negatywnych. Myślę, że to w dużym stopniu wynika z tego, że powiedział Kto to, to Mikey tak. Gdyby to powiedział Sven Winkę to myślę, że to by się przyjęło znacznie lepiej, czyli ten facet od tak, Studios. Do, dokładnie. Jakby on to powiedział, to, po, to gracze by powiedzieli Sven, wrzucaj tą opcję do gry. My ci tutaj już rzucamy pieniędzmi, nie? No, no, więc I trzeba kupujemy wiedzieć. Baldur's Gate 4. Trzeba, trzeba, trzeba rozumieć swoje dokonania. Oczywiście je, jakby no. wprowadzenie tego pomysłu do Gry. Yy, uważam, że jak, jako, że nasza branża ma skłonności do patologii i te patologie są widoczne w mikrotransakcjach i różnych wersjach, i w tych rpa mm -hmm. akcesach trzydniowych, więc nam tego nie brakuje, to za jakiś czas pewnie by się pojawiło: tutaj masz opcję napiwku, a w nagrodę coś ci damy, na przykład kawałek to to contentu z gry, tak. który żeśmy wycięli na potrzebę tego napiwku. Więc, więc to jest taka droga, która yy, mo może poprowadzić nas w bardzo niewłaściwą stronę, więc wolałbym uniknąć tego, tego typu rzeczy. To, co powiedziałeś o Steamie, jest dosyć interesujące. Gdyby to się działo, poza twórcą gry. Czyli ten napiwek mamy okazję przyznać poprzez Steama, jeżeli wyrazimy taką ochotę. To, był, to była bardzo, bardzo ciekawa opcja, że możesz zapłacić za grę więcej, jeżeli masz na to ochotę, możesz dać ten napiwek, ale nie, nie, żeby to się nie odbywało wewnątrz samej gry, bo wtedy to nie, nie, nie rodziłoby takich patologii. To byłaby mhm. tylko i wyłącznie do, dobrowolna twoja kwestia i, i możesz to zrobić. Ja to jestem fanem jednak kupowania koszulek, bo fajnie mieć coś takiego z, z, z symbolem jakiejś gry. Ja lubię takie rzeczy. I wydaje mi się, że to jest jakieś tam wsparcie już. Natomiast, no, no jeszcze przez Steam jestem w stanie to zaakceptować. To, to wydaje mi się interesujący pomysł. Zwłaszcza, że no, tak to powiedzieć, nie, nie uważam, żeby to był jakiś super. E, część, cze, często twórcy mają Patronite'a. Jest ileś tam możliwości. Raczej ja bym, tak powiedziałem, że mi to bardziej pasuje do, do gier indie, ale ja bym nie, nie widzę potrzeby. Znaczy. My już i tak płacimy za gry. Znaczy, w ogóle my to zapominamy o tym, że płacimy za gry, nie? By, że to są duże pieniądze. I każda próba wyciągnięcia dodatkowych pieniędzy, nieważne, czy uzasadniona, czy nie, nieważne, czy nam się podobało, czy nie, to już zbudza jakiś taki mój wewnętrzny sprzeciw. Nie ja bronię wiem, nikomu, nie, nie to wany, każda tak. firma może sobie na stronie wrzucić, że możesz nas wesprzeć dowolną kwotą. Co to za problem, nie? Jakby są takie, są na możliwości. Ja bym Cię spytał o coś innego. Co Ty w ogóle sądzisz o napiwkach, o czymś tak, o, takiej, o takim tworze, konstrukcie, jak yeah, napiwki okay. w życiu? Ja już wam, ja, ja, ja nie, jestem, nie jestem fanem. Nienawidzę w Stanach Zjednoczonych chodzić do restauracji z tego właśnie względu, że, że no trzeba, to jest, to jest w zasadzie taka przyjęta norma tam i jeżeli mhm. nie zapłacisz, to krzywo na ciebie patrzą. To w ogóle nawet chyba nie wchodzi w rachubę. Nie, nie ja jak zawsze, być... zawsze, jak byliśmy, to zawsze płaciłem ale no. ten najmniejszy, taki 10%. Nie? No, no tam jest, jest, to, jest to poczucie presji ogromne w Stanach Zjednoczonych się z tego kultura wręcz zrobiła do tego stopnia, że restauratorzy mogą wykorzystywać pracowników mocniej, ponieważ wiedzą, że tam przełożony został nacisk na, na klientów. To jest, to, jest, to jest po raz kolejny taka praktyka, która wynika z dobrych intencji, bo to klient takiej restauracji ma prawo w ogóle klient jakiegokolwiek w jakiejkolwiek usłudze, ma prawo dodatkowo dopłacić, jeżeli uzna, że obsługa była fajna. Natomiast no, no, tego typu systemy, jeżeli są powszechne, przeradzają się w patologię i w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z patologią i ludzie trochę z tym walczą i nawet jak podejmują tę walkę i protestują przeciwko napiwkom, nawet w social mediach, to spotykają się z różnym odbiorem. Mhm. Ale myślę, że ludzie mają takie poczucie, w ogóle w Stanach Zjednoczonych jest interesująca sprawa, bo tam jakby ceny rosną bardzo gwałtownie i ludzie uważniej patrzą na pieniądze i te napiwki zaczynają trochę być inaczej postrzegane, być może dużo bardziej krytycznie, może coś się tam zmienia. Ale uważam, że napiwek jest ciekawą formą Dopłacania do, do usługi, jeżeli uznasz, że ona jest warta tego dopłacenia i robisz to z własnej nieprzymuszonej woli, i jak nie masz poczucia presji związanej z płaceniem napiwków, to to jest uzasadnione. Ja jestem gotów płacić, ale tylko wtedy, kiedy to jest mój wybór i kiedy nie czuję się nieswojo, kiedy tego wyboru nie dokonam. Więc, Bo więc uważam, że to jest taki. to argument, jest do przyjęcia. Kiedy mówi się o napiwkach, to mówi się o tym, ej, ci ludzie naprawdę słabo zarabiają i to jest jakiś tam ich dodatek, dzięki czemu mogą y, godnie zarabiać. Nie interesuje I... mnie ta, ta taka opcja. Halo? Coś mi tutaj I... przerywać? Co... Bo może powiedziałem coś niewłaściwego, słyszysz mnie? Czy ty. Ja, ja tu jestem. Ty może byśmy jesteś... się roz... coś Przerwało zupełnie. Ale, ale już jesteśmy. Może. Tak, ja cię słyszę już dobrze. Ja dobrze. ciebie też słyszę. Ja ciebie słyszałem cały czas doskonale. O, to ciekawe. bo Ja mówiłem to, co, to mówiliśmy naraz, czy jak to było? Tak, mówiliśmy naraz, ja czułem Aha, że dobrze. Że... To trzeba będzie to wyedytować. Albo nie. nie, ja mam. Ja mam ten argument, który się słyszy, jeszcze raz to powtórzę, bo się zgubiłem. Nie. Że ludzie w knajpach, kelnerzy, obsługa cała, jakby słabo zarabiają, więc dzięki temu no. To tak naprawdę opłaca im się pracować dzięki napiwkom. Ale w sumie, dlaczego ten koszt godnego opłacania pracowników jest przerzucany na klienta? Mm -hmm. Znaczy, Zgadzałem tak już się. mamy. Znaczy, ja wiem, z czego to wynika. Z tego to wynika, bo jeżeli trzeba byłoby płacić godnie pracownikom, to albo szef by mniej zarabiał, albo trzeba byłoby podnieść ceny. Więc to jest taka walka, to jest taki ukryty koszt, żeby. Aby ceny były w miarę sensowne. Chociaż mm. i tak ceny w knajpach przecież są kosmiczne jakieś. I, no, nie można. A, przepraszam, dokończ, bo, bo nie chciałem ci wchodzić w t, Tak, i ja tego zupełnie nie rozumiem. Znaczy, ja wiem, że tak jest i to już nic się tym nie zmieni. Można tutaj my odklejeni, tutaj gadamy, a ktoś mówi: Ja pracowałem w gastronomii 10 lat, nie wiecie o czym, o czym mówicie. No. No, rzeczywistość jest taka, że jak idę do McDonalda, i pani mi przynosi do stolika y, y, zamówienie, bo taka jest mm. opcja, no to za co? To ja nie płacę tam ekstra nic, to po prostu ktoś wykonuje swoją pracę. I rozumiem, że są takie sytuacje, że są fancy restauracje i ta obsługa jest dużo, dużo szersza niż normalnie, no ale też te fancy restauracje są odpowiednio drogie. Zgadza się. Ja, ja, ja patrzę na to chyba bardzo podobnie do Ciebie. Nie, wy, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, przerzucanie odpowiedzialności za wypłaty pracowników na, na klienta w przypadku tego typu usług. I wydaje mi się, że jak pójdziemy w tę stronę, im bardziej klient będzie odpowiedzialny za zarobki pracowników, tym bardziej pracodawca będzie tych pracowników wykorzystywał, tym bardziej będzie dążył do tego, żeby płacić im jak najmniej. I to nie jest, to nie jest dobry system. Ja oczywiście mogę, mogę się na ten system nie godzić i jeżeli. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że w Polsce czułbym się tak jak w Stanach Zjednoczonych z koniecznością płacenia na piwku, to bym po prostu przestał chodzić do restauracji. Ja sobie bardzo dobrze mogę ugotować sam i chodzę do restauracji dlatego, że mam ochotę czasami gdzieś z rodziną wyskoczyć, a nie dlatego, że mam potrzebę, żeby utrzymać ludzi, którzy tam powinni zarabiać przez restauratora powinno być to płacone. Więc jeżeli ja poczuję presję tego typu, to po prostu przestanę chodzić do restauracji i tyle. I nie wiem, czy ludzie mają podobne podejście do mnie w Polsce czy nie i jak to wpłynie na restaurację restauracje, uważam, że to jest zły kierunek. Za każdy każdym razem, kiedy się odciąża pracodawcę, to część pracodawców uzna, że to fajnie, to bardzo miło z, z, ze strony klientów i ciesza się, jest mi łatwiej i mogę obniżyć ceny, ale znajdzie się pewnie spora grupa ludzi, którzy będą nadużywali tego systemu i będą jeszcze gorzej traktowali pracowników i nadal nie będą obniżali cen, będą je, będą je podnosili. Więc, więc to jest taki system, który nagradza patologię i on mi się nie podoba. Może, może też jest tak, jak mówisz, może my nie rozumiemy tego, może nie pracowaliśmy w gastronomii wystarczająco długo, albo w ogóle żeśmy nie pracowali w gastronomii, żeby mieć pojęcie, żeby to widzieć od środka. Ale ja się osobiście na ten system się nie godzę i to nie jest tak, że pójdę głosować przeciwko temu systemowi, tylko po prostu nie będę z niego korzystał. Nie będę uczestnikiem takiego systemu i też mam do tego prawo. Więc, mm -hmm. więc nie, nie jestem fanem. Za każdym razem, no. kiedy jest presja na napiwek, to ja przestaję w tym uczestniczyć. I nie czy to dotyczy gier, czy to dotyczy restauracji, czy czegokolwiek. To no, jest dobrowolne. To jest nagroda no, tak. za dobrą usługę i to jest moja nieprzymuszona wola. No ja też mi się to nie podoba, ale biorę w tym udział, znaczy zostawiam napiwki praktycznie zawsze, nie pamiętam. Chyba że rzeczywiście nie mamy, to nawet ostatnio to jakieś napiwki, to już, teraz też można kartą płacić napiwki. I to też nie zawsze niestety, ale no, nie ale zawsze. Można, można. Ale no nie wiem, no, wydaje mi się to takie dość, dość dziwne. Jeżeli mówimy o płatnych grach, to tym bardziej wydaje mi się to takie niepotrzebne zupełnie. Wiadomo, znaczy z mojej perspektywy, no bo wiadomo, że twórcom gier każdy pieniądz się przyda, no ale też no, to jest show business. To jest branża, gdzie masz dobry towar, ludzie go pokochali, to się sprzedaj i zarabiasz pieniądze. Nie jest tak, to nie zarabiasz. To zgadza się, zgadza się. Wiesz, ja, ja myślę sobie, że w samym zarysie pomysł nie jest taki zły, tak długo, jak nie będzie presji, ale obawiam się, że branża by jakoś tak skonstruowała ten system, żeby jakąś presję na graczach wywrzeć. I no patologię wiesz, że... z każdej strony, absolutnie, to się zgadzam. Że to, jakby to coś takiego weszło, to by hmm. było wykorzystywane na milion sposobów i to by się po prostu zamieniło w jakieś systemowe mikropłatności w każdej grze. To, to właśnie, więc obawiamy się o tą samą rzecz. Natomiast uważam, że jest wystarczająco dużo opcji wspierania twórców. Najlepszą opcją wspierania twórców to jest jak oni zrobią dobrą grę, to ja kupię ich następną dobrą grę. I to jest też jakby konsekwencja po prostu zrobienia czegoś dobrego. A jak ktoś ma większą ochotę, to może tak jak ty kupić na innej platformie, albo może sobie kupić koszulkę i ma koszulkę i może z dumą wnosić się w tej koszulce. Więc to. Więc to tak jak państwo nas wspierali, jak żeśmy sobie zrobili koszulki Rocky Borys, to też to jest. prawda. To prawda, ja też mam koszulkę e, to nie jest CDEP'u. u tak, że... Ostatnie 10 minut podcastu dla tych, co dam dali na piwek, na przykład. <grym> to prawda, to prawda. Dobrze, drugi mamy jeszcze taki e, mniejszy temacik. Proszę Państwa, CDEP na Steamie udostępnił kartę oficjalnego narzędzia do modowania Wiedźmina 3, czyli Wiedźmin 3 RedKit. Będzie można tworzyć w nim nowe zadania, animacje, postacie itd. premiera w tym roku i będzie za darmo dla posiadaczy gry. No Jest taka informacja na stronie, w, tej, w tym ogłoszeniu, w tej, w tej notatce, że już można testować warsztat z Tam wystarczy dołączyć do grupy i przełączyć w właściwościach betę na tą betę warsztatową. Mhm. No, mi się nie udało. Znaczy, ja tam nic nie widzę. Przełączyłem, wszystko zrobiłem, ale nie, nie wiem, jak to działa, więc sobie jeszcze pewnie poczekam. Testy, bo można się zapisywać też na, na testy tego Redkitu już trwają i będą trwać do 30 kwietnia. Żeby się na nie dostać, też trzeba po prostu kliknąć. Jestem zainteresowany na Steamie. I można by powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. To myślę, że wiele osób tak mówi, bo też zerkałem na komentarze pod tymi artykułami. I, I ja mam taki, ja, ja uwielbiam za każdym razem taką sytuację, w której deweloperzy dają e, twórcom dają, dają graczom e, narzędzia do tego, żeby, żeby w jakiś sposób wspierać grę. Bo to, to ma naprawdę perspektywicznie. Bardzo, bardzo dużo to daje. Wydłuża to przede wszystkim młodość gry. I ja jestem, jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, no to ja przechodziłem go na kilka możliwych sposobów, chyba ze trzy razy. I, i, i liczę na to, że pojawi się tam coś, coś takiego, co, co się da zmodować, albo właściwie, że pojawią się mody. Ja wiem, że one były, tylko że to było ciążliwość. No ich... Tysiące modów jest. No tylko, Nexysie. że żeby je uruchomić, to trzeba straszne, straszne fikołki robić. Zakładam, że to też jest narzędzie, które ułatwi graczom korzystanie z tych modów. I tak, jak ich. będzie warsztat z tym, to będzie elegancja. Let's go. No i właśnie i, 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 i na tym mi bardzo zależy, ja mam o głęboką, głębokie zaufanie do kreatywnych zdolności community growego. To zresztą zostało udowodnione wiele, wiele mhm. razy. Czasami to się kończy takimi, taką sytuacją jak Bethesda ma, że oni wypuszczają zabagowane gry, bo community naprawi i z reguły naprawia. Ale to jakby wielokrotnie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, kiedy tryby gry wyprodukowane i wymyślone przez community stały się jednymi z najczęściej ogrywanych trybów w ogóle. No to jak sobie zobaczymy te listę najpopularniejszych gier ogrywanych aktualnie, to wśród nich jest sporo takich, które były wymyślone jako tryby przez, przez, przez community. I to, jest, I to jest fantastyczna sprawa. I wiadomo, że Wiedźmin 3 już ma swoje lata, bo to jest 2015, to niedługo będzie dziesięciolecie pewnie, pewnie za, za, za dwa lata Wiedźmina, prawda? 2015, dobrze pamiętam? Może 2014. 15. Piętnasty, No więc, tak. więc mo można powiedzieć, że to jest to jest stara gra, ale tak, takie mam mam też nadzieję, że, że tego typu narzędzie przytrafi się także do Cyberpunka, bo to jest jednak ten sam silnik. Mhm. I mam nadzieję, że, że redzi będą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu tego typu narzędzi także w przyszłości, bo to jest coś co ma ogromne znaczenie i podejrzewam, że nie liczy się tylko te, także nie, nie tylko dla mnie się liczy. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że warto rozwijać gry przez długi czas, bo ten czas wiek Gry wydłuża się zdecydowanie, zwłaszcza na PC-tach. I wydaje mi się, że to jest jeden z takich mechanizmów, który wydłuża jakość, trwałość gry. Wydłuża czas, w jaki, jaki można przeznaczyć na, 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 na zabawę. Żywot, o świetny wyraz. I taki prosty, ale go zapomniałem, tak czy inaczej. Więc, więc to, jest, to jest świetna sprawa i bardzo dobrze, że to robią. Można powiedzieć, że to lepiej późno niż wcale. Przydałoby się to znacznie wcześniej, ale, ale to jest może. Może jest taki sygnał, że te, tego typu narzędzia będą częściej wprowadzane. Może to jest jakiś też test dla redów, żeby sobie sprawdzić, jak to wpłynie na grę. Więc ja się bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. W już był ten redkit, więc to aż, I... aż taki wielki test nie jest. Za to pytasz się Remigiuszu, co tam będzie można robić? Czy to będą te narzędzia, które używali twórcy? Igor Sarzyński, obecnie dyrektor kreatywny Oriona, napisał na Twitterze, że to jest dosłownie to samo narzędzie, którego oni używali. Ale może odrobinę uproszczone, żeby taki biedny początkujący moder był w stanie się tam odnaleźć. Początkujący moder to do Robloxa, okay. potem do Fortnite'a, a potem okay. do Redkitu. No być może. To potem do ludzie Kitu. jak bardzo chcą, to się szybko nauczą. No i to ja bym, ja wierzę tam w ludzkość. No na pewno ludzie, którzy tworzą te mody od, od długiego czasu mają sporo wiedzy i umiejętności. Zresztą chyba, żeśmy całkiem niedawno mówili o Fallout London, co jest zupełnie grą od nowa stworzoną, co prawda na Creation Engine, to jest inna historia, ale to tworzy niesamowity potencjał, dla, bo, bo jednak świat Wiedźmina jest, jest duży i tam wiele rzeczy można, można poprawić, można zmienić. Pewnie dokładanie questów nie byłoby takie proste, bo tam jednak Redzi to zrobili naprawdę wybitnie. Ciężko byłoby zrobić tam questy, które by mogły konkurować jakością z, z pierwotnymi, ale całe mechaniki no, można budować wokół jest, tego. Wiesz co, to nie jest tak, że jak znajdzie się ktoś, kto ma rzeczywiście dobry pomysł, albo mm -hmm. czemu nie można byłoby na przykład jakiejś adaptacji? Masz jakąś książkę, opowiadanie, mm -hmm. możesz tam sobie wrzucać. To jest tak, jeżeli masz tylko więżę. Że no, lektorów zrobić... nie będziemy nie, takiego dubbingu nie będziemy mieli, to w polskiej wersji językowej będzie I załatwione. No, nie wiem, no być może, być, być może, to, być może, ale. ale... Ja tam wierzę. Chociaż powiem szczerze, nie korzystam z modów praktycznie w ogóle. Chociaż teraz, jak widziałem, że jest mod wiarowy do cyberpunka, mm -hmm. to tak pomyślałem, że może sobie chociaż chwilę pojeździć, posprawdzać. Muszę to ogarnąć, czy to jakoś sprawne jakoś łatwo jest do, do zrobienia. Może na streamku. Ja zapraszam Państwa od 11:00 dzisiaj, po remigiuszu oh. Oh, streamuję. Okay. Okay. Zobaczę, bo dzisiaj znowu sobie wróciłem do VR-a, pograłem sobie w Derta dwójkę. Mm -hmm. No i takie jeżdżenie samochodem w VR-ze to jest. No to ciężko wrócić do takiej płaskiej gry jezdy. potem. Tak, zdecydowanie. No, no. Ja tylko powiem jeszcze, że Wiedźmin 3 PIK na Steamie z ostatnich 24 godzin to jest 18 tysięcy. Więc to naprawdę ta gra jeszcze bardzo dobrze żyje, a jeszcze to jest tak, że dużo osób ma nasze tylko na gogu, no. więc pytanie, czy to będzie, chyba będzie na gogu działać, Powinno, mam nadzieję. Nie, nie no, na mam pewno nadzieję. będzie działało, to przecież ich jakby rodzime narzędzie, to, to nie, nie wierzę, żeby akurat tam... Myślę, że będzie tam działało, chociaż Steam ma ten warsztat swój, który jest już no takim w tak, No tak, 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 tak. Właśnie zastanawiam się, jak to będzie zrobił, no ale tam pewnie będą mieli jakieś swoje swoje opcje. Proszę Państwa, co by Państwo widzieli w takim z, z modów? Czy już. Ja bym chciał. Ja bym multi. Chciał zobaczyć, czy to w ogóle to. Czy to będzie Wiedźmin76. <laughs> Nie, widźmin <laughs> Battle Royale. To było doskonałe. Myślę, że tak, że jeżeli chodzi o multiplayery, to one się często przytrafiają. Ktoś ostatnio zrobił w Armored Core, czyli w tej ostatniej grze From Software. Zrobił opcję chyba kooperacji tam w tym. I jednego jestem pewny, to zaraz się pojawią jakieś takie mody, które pozwolą modyfikować wygląd naszych czarodziejek. Co I one będą odrobine. Na Nexusie. To pierwsze mody, jakie składają no się. jest Pierwsza, Widziałem pierwsza ta reguła. Gifa. Widziałem takiego gifa z tym, z Serial Fallout, kiedy dorwią się do niego moderzy i bohaterka miała po prostu, wiadomo co, powiększone, no. Pośladki? Widziałem, widziałem, a piersi też. Kurde, wszystko powiększyli. <trym> tak, a ja no. no jestem... taka fajna dziewczyna. <śladki> no, no, jest, no ale jest, tak to jest. wiesz, jak masz wzorce kobiecego piękna z chętajców wyciągnięte, to to, to wychodzi, no być może. Ja też, wiesz co, możemy sobie, możemy się z tego śmiać. Ja też, ja też się trochę śmieję. Tam były takie sytuacje jak z, z urodą pani od Star Wars Outlaws albo z włoskami na twarzy Aloy i trochę się zwraca uwagę, patrzy się na graczy przez pryzmat tego typu rewelacji. Tymczasem, no prawda jest taka, że to jest bardzo taka niewielka grupa pewnie młodych ludzi, którzy hmm? mają jakieś takie zaburzone pojęcie na temat tego, jak powinna wyglądać kobieta. Tam jest więcej wyobraźni niż osobistych doświadczeń i to w żadnym, w żadnym sposób, w żaden sposób Jezu, nie... jaki pojazd od razu! Nie, no? nie wiem, że ty tak delikatnie do tego potecz. Nie, wydawało mi się że byłem bardzo delikatny. Jeżeli byłem za ostry, to w ogóle nie było, nie było w tym moich no. intencji. Chodzi mi o to, że ta grupa jest bardzo, bardzo niewielka, natomiast przypisuje się nam wszystkim graczom, przypisuje się cechy tej grupy i to jest trochę nie fair i to wzbudza, wzbudza mój protest. Ale no to nie to jest trochę tak, że, taki, że jest taki mem, gracze są najgorsi i to jest jako mem, że uogólnia się to w ramach żartu? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jest czasami pretekst, żeby ponarzekać na graczy, kiedy gra ewidentnie jest kijowa. To się mówi, że, a, że postać się nie podoba albo coś tam, albo włoski w niewłaściwym miejscu, zamiast zwrócić uwagę na błędy, które się samodzielnie popełnia. To jest taka podkładka teraz, za każdym razem, kiedy gracze na coś narzekają, no to się, no to się krzyczy, że to, o, że gracze, kobiety na oczy nie, będzie, nie więc to, no, to, jest, to jest trochę nie i nie? Yy, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No, ale o czym to my żeśmy, bo od Kończyliśmy tematu. odcinek. Tak. A, już żeśmy kończyli. No to taki krótszy dzisiaj trochę, bo musimy tak. Państwu powiedzieć. Ale to, to, to tak samo. Nie nie było poniżej godziny. O, to tak. prawda, to prawda. To damy Państwu szansę, żeby, żeby wytchnąć. Pozdrawiamy za tym bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę i do, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.